Mięso to najbardziej i najlepiej przyswajalne białko, jakie może tylko być w diecie dziecka. Ma wszystkie niezbędne aminokwasy, które są potrzebne maluchom do zdrowego wzrostu i rozwoju. Powyżej pierwszego roku mleko już nie jest najważniejszym składnikiem w diecie dziecka, dlatego wartościowe białko powinno być dostarczane w dwóch porcjach codziennie. Najlepiej, żeby było to mięso wysokiej jakości, takie, które zaspokaja wszelkie potrzeby żywieniowe każdego rosnącego dziecka. Pamiętajmy, że dzieciaki w okresie dorastania są często w ruchu, biegają, ćwiczą i spalają bardzo dużo energii, dlatego białko pochodzenia mięsnego daje im to uczucie pełności, sytości, a jednocześnie sprawia, że mają energię do działania. Dodatkowo w czerwonym mięsie, przede wszystkim w wołowinie, znajduje się L-karnityna. Ta substancja pomaga powoli wygenerować z organizmu energię, która potrzebna jest dzieciakom do długiej zabawy, do uprawiania sportu.